Siema, z tej strony Tomasz. Siedzę sobie w samochodzie. Zostało mi jeszcze niecałe 45 minut, nim pójdę do pracy. Siedzę, słucham sobie radia, oglądam filmy na YouTubie i postanowiłem wykorzystać te parę minut i ciekawostkę wam nagrać. Każdy wie, jak wygląda dokument rejestracyjny samochodu w Polsce. Nie wiem, jak teraz to jest, ale kiedyś była taka ładna książeczka, prawda? Przynajmniej to jakoś solidnie to wyglądało. Zaraz wam pokażę, jak wygląda typowy dokument rejestracyjny samochodu w Stanach Zjednoczonych. Jest to dosłownie kawałek papierka wydrukowanego na drukarce, to nie jest ani zalaminowane, ani nic. Więc tak to wygląda. To jest akurat już nieważne, ale to jest moja rejestracja. Widzimy, to jest rejestracja, która była ważna od lutego 2016 do lutego 2016 2017. Tu jest mój numer rejestracyjny samochodu. Tu jest numer VIN, czyli numer identyfikacyjny samochodu. Zapłacone to było... Ktoś mi dzwoni, widzę, z Nebraski, numer 402 teraz. Nie wiem, co to jest. Znowu jakaś... Znowu wygrałem pewnie lodówkę albo telewizor. Tu jest opłata. Czekiem było opłacone. Pierwsze to jest cash, to jest gotówka. Druga pozycja to jest czek. Ostatnia pozycja to jest karta kredytowa. Więc wydanie tego dokumentu kosztowało $22. Marka samochodu Hyundai, rocznik 2016. Pierwszy raz sprzedany był w roku 2016. To jest typ pojazdu. Kto jest właścicielem tego samochodu? To jest leasing, więc pierwszy to jest Hyundai Leasing. Następnie jestem ja, moje imię, nazwisko i mój adres. To jest właściciel, kto trzyma title tego samochodu, to jest także Hyundai List. Tak to wygląda. Jest to zwykły kawałek papierka w zasadzie. Tutaj są jakieś, tylko jakieś informacje jeszcze. To wszystko. Tak to wygląda. Tak wygląda typowa rejestracja w Stanach. Kawałek papierka i nic więcej. Ok, słuchajcie, ja ten... Posłucham jeszcze trochę radia. Za 20 minut. To jest moja ulubiona audycja na radiu 102.7 Ryan Roses. Zaraz sobie to posłucham, potem idę do pracy. Trzymajcie się, hej!